Państwo, 6 dzień kwietnia 2018 roku. Jesteśmy w przededniu czwartej odsłony gali Octagon No Mercy w Ostrowie Wielkopolskim. Dawid Kutryn, kłaniam się Państwu nisko. No i cóż, drodzy Państwo, Ostrów Wielkopolski jest spragniony dopych emocji sportowych, szczególnie w tym wydaniu sportów walki, więc lada moment poznamy tych, którzy emocji nam jutro w Oktagonie dostarczą. Przed nami ceremonia ważenia przed galą Octagon No Mercy 4, runda czwarta, Redemption, czyli odkupienie. Paweł Wojtaszak, organizator gali, oczywiście razem z nami. Pragnę także przedstawić sędziego Macieja Rybaka, no i oczywiście nasze wspaniałe, piękne Ring Girls. Gorące brawa! Już za moment pierwsi zawodnicy na scenie, a konkretnie na wadze zapraszamy reprezentanta klubu War Dogs Lubliniec, a także Forma Fight Team Częstochowa, przed Państwem Christian Bajan! Kategoria wagowa 77 kg, formuła MMA. Sponsorzy tej walki to Marcin Szlachta i Silencer Przemysław Nadstawski. Christian Bajor, lada moment, na wadze jako pierwszy z zawodników. Siedemdziesiąt siedem kilogramów, 400 gramów. Oto waga Christiana Bajora. Rywal Christiana zostanie zważony jutro. Jest w drodze, wszystko oczywiście za zgodą organizatorów. Dlatego też do zdjęcia Christian zapozuje sam, ale jego rywal będzie ważony w dniu jutrzejszym. Dziękujemy serdecznie i za moment bohaterowie walki numer 2. Będzie to formuła K1 Pro-Am, kategoria wagowa 86 kg. Panie i panowie, reprezentant Evolution Fight Gym Poland, Marcel Sokół! Tutaj walka jest przewidziana na dystansie 3 rund, po 2 minuty każda. No i za chwilę sprawdzimy wagę Marcela. 86 kg, 200 gramów. Marcel Sokół, Evolution Fight Gym Poland. I jego rywal, zapraszamy bardzo gorąco reprezentanta KWC Ostrów Wielkopolski, Kevin Pryma! Sponsorzy tej walki to MTW Agencja Reklamy Marcin Dudziak i ideograf Marcin Plewa. Osiemdziesiąt sześć kilogramów, 400 gramów wniósł na wagę Kevin Prymas, reprezentant KWC Ostrów Wielkopolski. Za moment zawodnicy spojrzą sobie w oczy, jeszcze twarzą w twarz przed, na 24 godziny, nieco ponad 24 godziny przed wyjściem do oktagonu. Jutro, 7 kwietnia. Dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia, dobrej walki. I teraz przechodzimy do płci pięknej, przechodzimy do pani. Formuła MMA, kategoria wagowa 50 kg. Zapraszamy reprezentantkę Bambero Team Wyszków. Panie i panowie, Natalia Jędrysiak! Chciałeś,
Tutaj znowu będzie walka w formule MMA. Przewidziany dystans 3 rundy po 3 minuty. Instagramów i teraz reprezentantka klubu Rio Grappling, klub Ostrów Wielkopolski, Olga Michalska! Reprezentantka lokalnego klubu Olga Michalska, z pewnością jutro wielu jej fanów zjawi się na naszej hali. 49 kg, 500 gramów. To jest waga Olgi Michalskiej i Olga Pink, do Ostrów Wielkopolski. Zapraszamy do zdjęcia. Obie panie, to walka numer 3 jutrzejszej gali Octagon No Mercy Fight, runda czwarta. Uścisk dłoni w geście fair play i wielkie emocje już jutro, a my przechodzimy do walki numer 4. Kategoria wagowa 75 kg, formuła K1. Zapraszamy na wagę reprezentanta klubu Contender Kamienna Góra. Panie i panowie, Adrian Szyba! Równo 75 kg. Oto waga Adriana Szyby i jego rywal z klubu Respect Team, Paweł Pawlicki! Sponsorzy tej walki to AG Polska, Artur Grzelczyk. Walka w formule Pro-Am, przewidziana na dystansie 3 rund po 2 minuty każda. Także 75 kg, równo 75 kg, więc na wagę Paweł Pawlicki, jest wszystko limicie i za moment panowie spojrzą sobie w oczy po raz ostatni przed jutrzejszym starciem. Paweł Pawlicki kontra Adrian Szyba, to będzie czwarte zestawienie jutrzejszej gali i już za moment bohaterowie walki numer 5. Kolejny z zawodników klubu Contender Kamienna Góra, przed państwem Michał Oleksy! To formuła MMA i kategoria wagowa 61 kg. Równo 61 kg. A teraz zapraszamy reprezentanta lokalnego klubu Rio Grappling Club Ostrów Wielkopolski. Panie i panowie, Patryk Morgiel! Walka w formule MMA Pro-Am, 3 razy 3 minuty. Sponsorzy walki firma Colrem, Robert Wojcieszak i Robert Kowalski. 61 kg i 0 gramów, równo 61. Limit utrzymany. Patryk Morgiel versus Michał Oleksy. To piąte zestawienie naszej gali. Dziękujemy serdecznie.
I czas przejść do kolejnej walki. Ona odbędzie się w formule K1, kategoria wagowa 71 kg. Jako pierwszego zapraszamy na wagę reprezentanta Komińskiego klubu K1. Panie i panowie, Kacper Das! Kilogramów. Oto wynik wagowy Kacpra Dasa i jego rywal z klubu Respect Team. Przed Państwem Adam Polański! Sponsor walki to PPH Technics Monika Puszkar, Urbańska. 70 kg 500 gramów wniósł na wagę Adam Polański. Respect Team. I jeszcze fotografia. Za moment spojrzenie w oczy face to face. Adam Polański kontra Kacper Das. Wielkie emocje jutro na gali. Octagon No Mercy Fight. Runda czwarta. Redemption! Dziękujemy bardzo i znów powracamy do formuły MMA. Tutaj kategoria wagowa 66 kg. I jako pierwszego zapraszamy reprezentanta klubu MMA Solo Team Namysłu. Przed Państwem Patryk Kulesza. Walka przewidziana w formule semi-pro. 3 razy 3 minuty. Równo 66 kg. To waga Patryka Kuleszy. I czas zaprosić jego rywala. Będzie to nie kto inny jak reprezentant Rio Grappling Club Ostrów Wielkopolski, Filip Bartoszewicki. Sponsorem walki numer 7 jest klub Stara Przepompownia. Gorące brawa. Kg, 800 gramów, więc także wszystko widzicie. Filip Bartoszewicki kontra Patryk Kulesza. To walka numer 7, formuła MMA. Kategoria wagowa 66 kg, semi-pro, dystans 3 rund. Po 3 minuty każda. Dziękujemy pięknie i zapraszamy bohaterów walki numer 8. Jako pierwszy reprezentant klubu Tiberian Team, Sebastian Szwed. Kategoria wagowa 120 kg, formuła MMA. 111 kg. Oto waga Sebastiana Szweda. Jego rywalem będzie reprezentant klubu MMA Witkowo Bartłomiej Czajka. Sponsorem walki jest firma SM Spedition Żurek, Marcin Żurek, Sylwia, a także Radosław Szumliński. Waga Bartłomieja Czajki, 117 kg, 500 gramów. Także wszystko widzicie jutro. Ci panowie stanął w szranki w walce numer 8. Gali Octagon, No Mercy Fight. Dziękuję bardzo i
przechodzimy do walki zawodowej. Formuła MMA, kategoria wagowa 61 kg. Zapraszamy na wagę reprezentanta klubu Rio Grappling Club Zielona Góra. Przed Państwem Grzegorz Wabno! Kilogramów. Oto waga Grzegorza Wabno i jego rywal z Rio Grappling Club Ostrów Wielkopolski. Panie i panowie, Bartosz Murgiel! Sponsorem walki jest Zbigniew Dejneka, firma Alfa. Także równo 61 kg, więc jutro oczekujemy, że to starcie będzie tak wyrównane jak waga obu zawodników. Liczymy na ogromne emocje. Walka zawodowa MMA 61 kg, dystans już 3 rund, ale po 5 minut każda. Dziękujemy bardzo i przechodzimy do kolejnego starcia. Ponownie formuła MMA, kategoria wagowa 120 kg. Zapraszamy reprezentanta klubu MMA Orzeł Namysłów, Przemysława Dzwoniarka. On zostanie zważony jutro, ale już wszyscy Państwo wiecie. Przemysław Dzwoniarek będzie rywalem reprezentanta klubu MMA Witkowo, a także Kiboju Mannheim, Maciej Gąsiorek! ...111 kg, oto waga Maćka Gąsiorka. Walka przewidziana na dystansie 3 rund po 3 minuty każda. Sponsorem walki jest firma Aret Tachografy, CB Radio Nawigacje, Arkadiusz Rybka. Maciej Gąsiorek sam tylko dzisiaj, ale jutro w oktagonie w towarzystwie Przemysława Dzwoniarka. I drodzy Państwo, w ten oto sposób dotarliśmy do pierwszej walki wieczoru. Formuła MMA, kategoria wagowa 77 kg, także będzie to starcie zawodowe. 3 rundy po 5 minut każda. Zapraszamy reprezentanta Corio Team Łódź. Przed Państwem Mateusz Grzeczulkowski! ...76,5 kg. Oto waga Mateusza Grzeżulkowskiego i jego rywal reprezentujący dobrze już nam także znany klub Rio Grappling Club Ostrów Wielkopolski. Panie i panowie, Kamil Krnaska! Sponsorem walki są salony fryzjerskie Goldwell, Aleksandra Sikora. ...77 kg. Wszystko wynicie. Kamil Krnaska kontra Mateusz Grzeżulkowski. To będzie w dniu jutrzejszym pierwsza walka wieczorku. Obaj fighterzy jutro zadebiutują w zawodowej walce w formule MMA. Jeszcze raz przypomnę, kategoria wagowa 77 kg. Pięknie dziękujemy i czas poznać bohaterów drugiej walki wieczoru i zarazem ostatniego zestawienia podczas gali Octagon. No Mercy Fight 4 Redemption.
Formuła K1, kategoria wagowa 95 kg, więc 3 rundy po 3 minuty każda. Reprezentant klubu Dragon Starachowice, panie i panowie, Kazimierz Pera! Zakończymy naszą galę starciem w formule K1. 94 kg, 500 g. Tyle wniósł na wagę na oficjalnym ważeniu w przededniu gali Kazimierz Pera i jego rywal z klubu Respect Team, Michał Grzesiak! Sponsor walki to państwo Robert i Maria Malinowska, a także pani prezydent Beata Klimek. ...90 kg, 500 g. Oto waga Michała Grzesiaka z klubu Respect Team. To będzie druga walka wieczoru, która zakończy nam jutrzejsze sportowe święto w Ostrowie Wielkopolskim. Braterski uścisk teraz na ważeniu, ale jutro nie będzie przebaczenia. No mercy fight. Runda czwarta. Szanowni Państwo, w ten oto sposób dotarliśmy do końca ceremonii ważenia, oficjalnej ceremonii.